Kanał do Diabła z grami wspierany jest przez sklep Perfect Blue www.perfectblue.pl. Wpadaj na mój Patronite i wesprzyj moją twórczość. Guten Morgen, meine Lieblingssubskribenten. Mein Name ist Michael Waleszczynski Lis Teufel und das ist eine Rezension von Sturmfront der Mutant Krieg für Nintendo Switch. Also das Spiel you can zagrać na innych konsolach również w ten tytuł. Witam wszystkich mega serdecznie, moi drodzy. W dzisiejszym odcinku będzie recenzja Sturmfront der Mutant War, w sensie powinno być chyba Krieg, nie? Jak my jesteśmy w takim już niemieckim klimacie, czyli bardzo fajnego shootera top-down, który otrzymałem od Red Art Games, więc dzisiaj wam o nim opowiem. To będzie krótka recenzja, bo gra jest też mega krótka, żeby recenzja teraz nie była dłuższa niż cała gra. Okej, moi drodzy, lecimy. Sturmfront to tytuł, który utrzymany jest z perspektywy top-down. Jeżeli chodzi o gameplay, moi drodzy, to gra jest generalnie rzecz biorąc taką typową mega arcade'ową, mega też hardkorową strzelanką, w której będziemy odstrzeliwali się we wszystkie możliwe strony, zbierali power-upy, zbierali energię, zbierali dodatkowe bronie i wyrzynali całą masę mutantów. Gra tutaj posiada taki dość ciekawy myczek, tak, jeżeli chodzi o sam gameplay, mianowicie poza karabinem i też innymi broniami typu rakietnica, granatnik, wystrzeliwane ostrza i różne wesołe bronie. Mamy także możliwość podpalania miotaczem ognia i ten miotacz ognia nam się bardzo mocno przyda w momencie, w którym będziemy spotykali się z gniazdami mutantów, ale też miotacz ognia, słuchajcie, może zlikwidować projectile, które lecą w naszym kierunku i to mi mega mocno ratowało tyłek, ponieważ gra jest totalnym bullet hellem i czasami będziecie musieli naprawdę znajdować dosłownie milimetrowe szpary pomiędzy pociskami, żeby się jakoś tam w nie przycisnąć. Dobrze, moi drodzy, sam gameplay generalnie jest bardzo mocno oldschoolowy. Gra posiada mega mało checkpointów, jeżeli chodzi o poziomy, tam jest jeden checkpoint na level, to jest max. Gra posiada około 7 plansz, jeżeli dobrze pamiętam, pod koniec każdego z poziomów jest boss. Bossowie są tacy... no są po prostu, nie są ani jacyś super, ani też nie są kiepscy, ja zapamiętałem 3, no i chyba to tyle wystarczy, tak? Więc no wiecie, jak jest, nie ma tragedii, ale też jakoś tam dobrze nie jest. Mamy jakieś kosmiczne, wiecie, matki z wielkimi 3 cyckami, mamy jakieś ogromne robaki, jakieś inne, kurcze, nie wiadomo co, nie? Jeszcze a propos samego gameplayu, słuchajcie, gra potrafi być naprawdę trudna, nie wybacza żadnych błędów i będziecie niejednokrotnie musieli się uczyć kolejnych elementów poziomów na pamięć i mi się to w takich tytułach akurat bardzo podoba, no bo to jest, wiecie, taka kwintesencja tak naprawdę arcade'owego gamingu. Wiecie, idziemy planszą i zapamiętujemy, że a tam z lewej wtedy mi wyskoczył tutaj, o to muszę uważać. To jest naprawdę super, nie? Bo pomimo tego, że w grze zaliczyłem całą masę porażek, no to bardzo dobrze i tak się bawiłem w momencie, w którym udawało mi się nauczyć już tą planszę, no i, że tak powiem, przejść dalej. Okej, moi drodzy, pod kątem... Aha, jeszcze a propos gameplayu, to chciałem wam powiedzieć, że świetnie są rozwiązane wibracje w padzie. Bardzo fajnie to zrobili, ogólnie jestem fanem wibracji w padzie, dlatego że miałem DualShocka od razu w zestawie z PlayStation i ten na dzień dzisiejszy sobie nie wyobrażam grać inaczej. Tak jest na Nintendo Switch, jestem też ciekawy, jak gra się prezentuje na przykład na PlayStation 5, nie? Pod kątem tych wibracji, na pewno też super. Coś jeszcze o gameplayu? Jest po prostu bardzo przyjemny, tak? Bardzo miło się wyrzyna wrogów, bronie są świetne. Tylko tak jak mówię, no gra jest dość mocno hardkorowa. Przejdźmy teraz może do fabuły. Fabuła jest taka, że na ziemię najechały mutanty i my musimy za pomocą naszego bohatera, czyli pana Siegfrieda, ich wszystkich skasować. I tutaj muszę się skupić troszeczkę na głównym bohaterze. Fabuła, w sensie na nowe, tak, nie na fabule, tylko na głównym bohaterze. Moi drodzy, bohater wygląda świetnie. Długo włosy, blondyn, mega napakowany, z takim, wiecie, z przepaską na oku, który tam mówi, jak zginie Schweinehund do swoich oponentów, to jest super. Wygląda naprawdę świetnie, takie troszeczkę połączenie bohatera Valfaris. Tak, to jest, o właśnie, to bym go porównał do Teriona z Valfaris, trochę tylko jest dużo bardziej jeszcze wkurzony na tutaj Siegfried. Generalnie rzecz biorąc pod kątem fabuły, no to jakaś tam jest, ale ja z niej odczytałem tylko tyle, że kosmici najechali na Ziemię, zrobili na nie totalny rozpizdzia i teraz musimy ich zawinąć, w sensie posprzątać, w sensie wytłuc. Generalnie w grze znajdujemy takie a la vlogi, które nam tam mówią, co się działo w danym etapie poziomu. Jednak, no, słuchajcie, ciężko jest czytać vlog o tym, jak oddział żołnierzy przyleciał do dżungli, która była opanowana przez mutanty w momencie, w którym napierdziela do nas setka przeciwników dosłownie 1000 kul. Dobrze, tak więc fabuła jest, no ale mnie jakoś tak
delikatnie mówiąc, ominęła. Moi drodzy, kolejna sprawa to grafika. Graficznie jest moim zdaniem poprawnie, wręcz dobrze. Tak to nieco tak siermiężnie, ale to moim zdaniem pasuje do klimatu. Nie wiem, co rozumiem przez tą siermięgę, szczerze mówiąc, grafiki. Ona jest taka bardziej jakby klocami ciosana. Wiecie, o co mi chodzi? Zresztą sami zobaczcie, nie? To nie jest taki gładki, mega taki, wiecie, smooth pixel art, tylko jest taki bardziej na maksa oldschoolowy. Widać, że gra śmiało mogłaby się ukazać na przykład na Super NES-ie, w sensie na SNES-ie albo na przykład na Mega Drive'ie. Jeżeli chodzi o jeszcze o oprawę, no to tutaj muszę pochwalić projekty przeciwników. Potrafią być obleśni, przeróżni, słuchajcie, naprawdę różnią się od siebie, fajnie tutaj się rozbaćgują w momencie, w którym do nich strzelamy. No i to jest akurat duży, ale to duży plus. Pod kątem muzyki to powiem tylko tyle, że jest fajnie, jest ok, jakieś tam ciężkie metalowe riffy. Pasuje to do rozgrywki, mi ani nie przeszkadzało, ani jakoś mi specjalnie nie zagrzewało do walki. No muzyka akurat tutaj nie jest najlepszym elementem, ale też nie można do niej absolutnie przyczepić. Dobrze, skoro mamy ze sobą omówione wszystkie elementy, no to wypadałoby chyba zapytać, czy warto jest w ogóle zainwestować w Sturmfront? Sturmfront? Przepraszam, muszę, to jest... tak sami jest. W Sturmfront! O, dobra, nieważne. No, słuchajcie, w Sturmfront... O, udało się, bez Sturmfront. No, macie na pewno fajną imprezę z tym odcinkiem, mam mega poranną głupawkę teraz. Tak czy inaczej, słuchajcie, Sturmfront to bardzo fajny, bardzo hardkorowy i też bardzo krótki, bo da się przejść w godzinkę półtorej, arcade'owy shooter, który jest mega dobrą opcją dla fanów gatunku. Jednak muszę wam powiedzieć, że no są lepsze tytuły mimo wszystko, tak jak na przykład Handdown, wiecie, jak właśnie Valfaris i tak dalej. No ale ja się bawiłem i tak bardzo dobrze, nie żałuję, słuchajcie, zamówienia tego tytułu i muszę wam powiedzieć, że no co, na pewno będę próbował to jeszcze przejść na poziomie trudności hard, ale to może być bardzo hard, nie? Ode mnie Sturmfront The Mutant War dostaje 7,5 na 10 i przypominam wam, że to jest naprawdę bardzo dobra ocena, tak? To jest mocno powyżej średniej. No i do takiego, wiecie, takiego już prawie tej genialności, które mają gry na 8, które ociekają wręcz miodem, mi osobiście brakowało, nie wiem, jakiegoś takiego powodu większego, żeby jeszcze raz z nią zagrać, nie? No, i to było na tyle, słuchajcie. Pozdrawiam was mega serdecznie. Napiszcie mi coś w komentarzu, to mega mocno podbija zasięgi kanału. Napiszcie mi, jak wam się podoba Sturmfront. Napiszcie mi, jakie macie w ogóle plany na dzisiaj. I napiszcie mi też, jaki jest waszym zdaniem, i to jest dla mnie mega ważne, ulubiony shooter dwuwymiarowy, moi drodzy. Ja was w tym momencie bardzo serdecznie pozdrawiam. Widzimy się w kolejnym niesamowitym odcinku. Do diabła z grami. Na razie, cześć.